brytyjska firma Imagine Software, która z impetem weszła na rynek oprogramowania z początkiem lat 80., sprzedawała dosłownie wagony swojego oprogramowania. Tytuły takie jak Jumping Jack, Arcadia czy Zoom znał wówczas praktycznie każdy posiadacz Spectrum i Commodore na Wyspach. Szefowie Imagine, Eugene Evans i Dave Lawson, czuli się niczym gwiazdy rocka w świecie gier komputerowych. Wozili się luksusowymi samochodami, nosili drogie zegarki, ochoczo udzielali wywiadów i uznawali, że ich misją jest tworzenie rewolucyjnych produkcji, które wstrząsną rynkiem 8-bitowców. Z wielkich ambicji miały narodzić się dwie wielkie gry nazwane Mega Games. Mowa o Bandersnatch na ZX Spectrum i Cyclops na Commodore 64, planowanych na rok 1984. Świat dowiedział się o nadchodzących tytułach z reklam zamieszczanych w popularnych wówczas czasopismach komputerowych. Ale nie był to typowy, kolorowy i krzykliwy obrazek zapowiedzi, jak w przypadku większości gier. W tym wypadku na białym tle umieszczono jedynie dwa tytuły oraz małe logo Imagine. Ten czysty minimalizm miał być swoistym teaserem, wzbudzającym zainteresowanie w świadomości odbiorców. Po kilku miesiącach druga fala promocji obejmowała zdjęcia ekipy programistów, wpatrujących się z ekscytacją w telewizor. I wciąż nie zdradzono absolutnie niczego, sugerującego, czym miałyby być Bandersnatch i Cyclops. Ewidentnie budowano tak zwany hype, co szczególnie było widać w kolejnej reklamie oznajmiającej, że oto nadchodzą posiłki w postaci wybitnych artystów wspomagających proces powstawania obydwu gier. Byli wśród nich znani na Wyspach graficy i muzycy, a ludzie z Imagine obiecywali, że nie chcą po prostu sprzedać kolejnych gier komputerowych. Chcieli dostarczyć artystyczne doświadczenie, możliwość przeżycia wielkich przygód w wirtualnym świecie, o których będzie się mówiło przez kolejną dekadę. I nagle cały ten pompowany balon pękł. I to z wielkim hukiem. Żeby zrozumieć, co się stało, trzeba spojrzeć za kulisy firmy, kiedy przez kolejne miesiące tworzono niesławne Mega Games. Według ich pomysłodawcy, Dave'a Lawsona, tym, co miało wyróżniać Bandersnatcha i Cyclops od dziesiątek innych produkcji, miało być rozbudowanie, wielkość przedstawionego świata i fantastyczna grafika. Z początkiem 1984 roku Imagine zabrało się za ten pierwszy tytuł i od razu było jasne, że nie da się zmieścić całej wizji gry w bebechy poczciwego ZX-a. Dlatego konieczne było przygotowanie specjalnej przystawki rozszerzającej pamięć komputera. Najpierw miało być to dodatkowe 128 KB, ale żeby wykorzystać pełen potencjał Bandersnatcha, potrzebne było jeszcze więcej, tak więc ostatecznie stanęło na 256 KB pamięci. Takie rozszerzenie przygotowano w Imagine w ramach testów, które wpięte w ZX Spectrum wyglądało jak krzemowa narośl składająca się z plątaniny kabli i układów scalonych. Żeby zmieścić urządzenie do rozsądnych rozmiarów małego pudełka, potrzeba było mnóstwo czasu i przede wszystkim pieniędzy. A jeśli już o nich mowa, to koszt jednego egzemplarza gry przewidziano na około 50 funtów, co przy średniej cenie 5 funtów dla przeciętnej wówczas gry stanowiło astronomiczną kwotę. Oczywiście było to spowodowane wspomnianym wcześniej rozszerzeniem pamięci, które musiałoby się znaleźć w każdym pudełku z Bandersnatchem. Warto dodać, że samą przystawkę przewidziano jako swoiste zabezpieczenie antypirackie, bo w końcu bez niej nie dałoby się uruchomić gry. Dlatego, żeby nieco osłodzić klientom wysoką cenę, wydawca planował dorzucić każdemu kupującego fanty w postaci koszulki, czapki, plakatu i naklejek. Dystrybutorzy współpracujący z Imagine wyrażali swoje uzasadnione obawy, że 50 funtów to zbyt drogo jak na grę komputerową i żądali pokazania dema świadczącego o wyjątkowości Bandersnatcha. Tymczasem w połowie 1984 roku produkcja wciąż była w powijakach. Przez te 6 miesięcy od rozpoczęcia prac zespół wciąż nie miał jasnej wizji co do ostatecznego kształtu gry. Główny programista John Gibson wraz z zespołem podległych mu osób cały czas eksperymentowali z tworzeniem wizerunków postaci, budowaniem scenerii i upychaniem tego wszystkiego do wciąż niedziałającego prawidłowo rozszerzenia pamięci. Cała akcja gry miała rozgrywać się w kosmosie, a bohatera chciano wplątać w międzygalaktyczną intrygę. Większość pomysłów pozostało na papierze, a Eugene Evans wspominał, że prace nad Bandersnatchem przypominało pasmo ciągłych zmian i braku koordynacji.
Dlatego do dziś nie wiadomo, ile tak naprawdę udało się stworzyć gotowych fragmentów gry. W programie dokumentalnym Commercial Break z 1984 roku przedstawiającym wizytę telewizji BBC w siedzibie Imagine można zauważyć kilkusekundowe ujęcia, na których John Gibson pracuje nad Bandersnatchem. I są to jedyne znane zdjęcia pokazujące prototyp działającej megagry. Produkcję pompowano olbrzymie pieniądze, szykując wspomniane rozszerzenie pamięci, czy opłacając znanych artystów i reklamy w prasie. Samo przygotowanie wstępnego projektu pudełek wyceniono na ponad 7000 funtów. Takie były koszty, jeśli miało się na pokładzie sławne osoby jak choćby Rogera Deana, twórcę okładek albumów dla takich zespołów jak Yes czy Asia. Imagine zaciągało kolejne bankowe kredyty, których nie było w stanie spłacić. Zresztą, pieniądze przeznaczono nie tyle na rozwój softu, co na zachcianki szefów, wśród których znalazła się firmowa drużyna motocyklowa czy budowa lądowiska dla helikopterów na dachu biurowca. W międzyczasie firma musiała borykać się z problemem magazynów pełnych niesprzedanych egzemplarzy gier Molar Maul czy Och Diddums, które były tak słabe, że nikt nie kupował ich nawet po przecenie. W końcu dług urósł na tyle, że sprawą zainteresowali się komornicy sądowi, którzy w asyście policji wkroczyli do siedziby Imagine w lipcu 1984 roku. Akurat w tym samym dniu kręcono dokument Commercial Break, więc kamery BBC zarejestrowały całe zdarzenie. Pokoje zostały zaplombowane, a ci pracownicy, którzy właśnie wracali z lunchu, mogli co najwyżej pocałować klamki. Wszystko działo się błyskawicznie, więc John Gibson, korzystając z zamieszania, zabrał swój komputer i ukrył go w biurowej toalecie. Następnie udało mu się niepostrzeżenie przenieść sprzęt do samochodu i wywieźć w zupełnie inne miejsce. Jego praca częściowo przetrwała, ale też nie było jak jej kontynuować. Bez praw do wydania gry, bez rozszerzeń pamięci, cały program był w zasadzie do wyrzucenia. Kilka miesięcy później Gibson wraz z kilkoma osobami z byłego już Imagine założyli firmę Denton Design, gdzie powstała gra Gift from the Gods, będąca niejako spadkobiercą Bandersnatcha, której wykorzystano kilka pomysłów z nieukończonej mega gry. Z kolei Dave Lawson powołał do życia Psygnosis, gdzie pierwszą produkcją było 16-bitowe Bratacras, podobno również inspirowane Bandersnatchem. A co z Cyclops na Commodore 64? Akurat tutaj wiadomo tyle, że gra nie wyszła poza fazę wstępnej koncepcji, w której założono otwarty świat w klimacie science fiction i dużą swobodę działania. I podobnie jak w spektrumowej produkcji, tutaj także przewidziano zastosowanie rozszerzenia pamięci. Imagine zdawało sobie sprawę z ilości potrzebnej pracy, dlatego skupiło się najpierw na Bandersnatchu, a jedyny ślad, jaki pozostał po Cyclops, to narysowany sprite głównego bohatera. Po latach nikt z byłych programistów nie wracał już do tematu niewydanych megagier. Ślad po fragmentach rozgrywki gdzieś zaginął i dziś żadna z zaangażowanych w produkcję osób nie posiada choćby kawałka kodu. Przynajmniej oficjalnie nic o tym nie wiadomo. Całkiem niedawno sprawę podchwycił Netflix, tworząc interaktywny odcinek Czarnego Lustra, zatytułowany Bandersnatch. To swoisty hołd dla firmy Imagine i jej ambitnych projektów, w których weterani gier komputerowych doszukają się wielu smaczków i nawiązań do przeszłości. Obydwa przytoczone dzisiaj tytuły to jedne z najgłośniejszych niewydanych nigdy gier na 8-bitowce. Ale historia zna jeszcze wiele innych przykładów skasowanych projektów z mroków retro, o których usłyszycie w jednym z kolejnych odcinków Loadingu. Cześć!